Ostatnio zrobiłem post społeczności, który powiadamiał was o wyjściu bety TFA w 64 bitach. Z racji, że demka są obsługiwane z grubsza, nie licząc niektórych, postanowiłem potestować wydajność nowej 64-bitowej wersji. Wziąłem jedno demko, nagrałem je OBS-em w wersji 32-bitowej i 64-bitowej. Konkretniej nagrałem ponad 5000 tików. Chociaż nie wiem, czy wam to coś powie. Nie używałem żadnych konfigów. Tu są moje ustawienia graficzne. A tutaj są moje specyfikacje. Mojego komputera konkretniej. Niestety musiałem uruchomić grę w oknie, bo OBS nie mógł z jakiegoś powodu przechwycić mi obrazu z gry. Niestety jestem gałganem i nie potrafię tego dobrze wyciąć, więc musisz się uporać z tym niestety. Starałem się dobrze to wyciąć, żeby to w miarę dobrze wyglądało, ale niestety się nie udało. Wracając. Lewa strona to wersja gry 32-bitowa, a prawa 64. Na tym screenie możecie zobaczyć różnicę między 32 a 64-bitową. To jest idealnie 60 klatek różnicy, czyli jakieś... ...26,09%. Co szczerze mówiąc jest naprawdę przyzwoitą liczbą, patrząc na to, że ta gra ma chyba już nawet 17 lat. Ale zadajmy sobie takie szybkie pytanie, co da nam ta zmiana na 64 bity? Po pierwsze, lepsza wydajność, już widać było na załączonym screenie, no to nie jest mały wzrost wydajności, prawda? Prawie 30% to jednak jest coś. Po drugie, gry 32-bitowe mają ograniczenie zużycia RAMu do 4 GB, przez co czasem może wyskoczyć ten śmieszny błąd, że out of memory czy coś takiego. O, tutaj macie. Co za tym idzie, jeśli zmieni się ta architektura, TF będzie mógł wykorzystywać znacznie więcej pamięci i RAM. Nawet więcej niż potrzebuje, jeśli będzie chciał. A to może dać potencjał moderom na dosłownie zremasterowanie całej gry. Bo z tego co kojarzę, mody na tekstury zżerają bardzo dużo RAMu. Jednak może się pojawić problem z pisaniem konfigów na wersję 64-bitową. Szałnik, wiecie, ten kod przy klawiaturze, przetestował to i nie było zbytniej różnicy z konfigiem czy bez na wersji 64. Po trzecie, nowe technologie mogą zostać zaimplementowane do gry, które nie będą już ograniczone systemem 32-bitowym. Na przykład można byłoby zaimplementować RTX-a, chociaż nie wiem, czy to ma jakiś większy sens, tym bardziej na tym silniku, 20-letnim silniku. Możliwe też będą poprawy stabilności, chociaż TF i tak jest już dość stabilny. No może nie ta wersja 64, ale nadal dość rzadko ta gra crashuje. Jezu, ale jak ja chujowo strzelam. Tak jak wspominałem w poście, może nie dostaniemy w Source 2, ale raczej dostaniemy już TF-a na 64 bity, co będzie naprawdę sporym usprawnieniem. A póki co ja będę się z wami żegnać. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.